Kopela, to moja szanowna widowy. No tu z tej strony Szmitu 2001, a to jest już kolejny odcinek z symulatora transportu kolejowego. Tak ja. No bo po prostu misji zostało takie niewiele, bo około 40 kilka. Czyli no nie wiem. W przypadku naszego czasu to zajmie 3-4 miesiące w zależności od liczby serii. Tak więc my już nie gadajmy, tylko jedziemy. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Ustaw na to, że dla pojazdu będzie mogę rabować. A, czyli lokomotywa z... No to jadę. Wybaczcie mi za aż taką długą przerwę, ale po prostu wiersze. Miałem za dużo nauki po drugie. Myślałem sobie, że to jest nieco bez sensu nagrywać przez tyle czasu tylko i wyłącznie ten oto tytuł, który właśnie nagrywamy. Bo chciałem coś jeszcze dorzucić. Czekałem aż kupię ten cholerny na nocy dodatek to jest taki drugi po Fidela France, ale po prostu fronty są o wiele, wiele bardziej właśnie niższe, czym się polega się na tym dodatek. Mógłbym ściągnąć nielegala, ale szkoda mi. Nie wiem, to jest pierwsze, bo to myślimy. Jeżeli chciałbym mi się zakarać na multiplayerze, muszę wydać 60-70 Zajmijmy się tego skrotnika. Co tam było tu? No jeżeli mi się uda, musi się w końcu udać. No jeżeli mi się nie uda, w końcu najpierw niczego miesiąca
od publikacji materiału z publicznego dodatku, który rozpoczął, żeby ktoś jest was był taki miły.
ostatnio się zastanawiam, co jeszcze dołożyć, jaką by grę się chcieli. Jak przyjdzie. Jeżeli ktoś jest władza, będzie mi nie oczekuje czegoś innego, to z moją korycią mi siedzi. Wydajcie mi, co znajdzie w komentarzu na dole. Torem numer
terenu.
tyle i tak. Wydliwacja. Aha. Thank you.
No, to teraz po ostatnim wyglądzie. Dobra, tak więc kończymy Let's Play'a z motora transportu kolejowego i zobaczymy się w kolejnych. Jeżeli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję kanału oraz dajcie dzwonek, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście że żaden film ci nie omija. Tak więc do kolejnych odcinków. Hej!